Zapraszam do wpisu do katalogu dobra obszaru działań społecznych Ewangelicznej Polski. Rok temu było pierwsze spotkanie działaczy, liderów działań społecznych w obszarze Ewangelicznej Polski. Liderzy się spotykali i podczas tych spotkań, no to jedno zdanie cały czas się powtórzyło. Nie znamy się. Więc co się robi, jak się nie zna? Poznajmy się. I na to jest konkretny projekt. Projekt Katalog Dobra. Niektórzy na pewno już słyszeli, może na konferencji, może z innych okazji. Katalog Dobra się rozpoczyna. Praca już została zrobiona tak naprawdę taka przygotowawcza, bo podczas wyjazdu studyjnego szerokie grono różnych liderów wspólnie zdefiniowało pytania do tego katalogu, bo to nie jest suchy katalog, chcemy, żeby był to ładny katalog, gdzie każda organizacja, czy to duża fundacja, czy mała grupka ludzi przy kościele, którzy zrobią coś dobrego dla potrzebujących, chcemy, żeby każda taka organizacja miała swoją stronę, żeby przedstawić, kim jest, kim się jest w tym katalogu. Może to wyglądać w taki sposób, że są tu dane, takie podstawowe, że nazwa, logo, konkretne dane adresowe, ale też kluczowe jest, jaka jest misja i jaka jest historia tej danej organizacji. Owszem, to są to najbardziej takie suche dane katalogowe, ale też bardzo chcemy się skupić na tym, za co każda organizacja jest wdzięczna. Więc tu przedstawimy dane liczbowe, czyli no, z iloma ludźmi współpracujemy, ile jest naszych beneficjentów, jakie mamy, i to biznesowe określenie, obroty, czy ile, jaka jest wartość towaru, usług, ile tak naprawdę rozdysponujemy. I to nie chodzi o to, żeby się chwalić, bo chwała Bogu. Ale chcemy, żeby każdy mógł wiedzieć, że jaki tak naprawdę jest rozmiar tego, co zrobimy. Bo znowu, nie wiemy, nie znamy się, bo ten potencjał tego, co zrobimy, jest olbrzymi. Powolutku, my jako grupa robocza odkrywamy te kolejne organizacje. Sami jesteśmy pod wielkim wrażeniem, ile się dzieje, i ja nie mogę się doczekać właśnie tych danych. Ale żeby nie tylko były takie dane do przedstawienia, do chwalenia, to nie tylko będzie wydanie papierowe, coś takiego, to jest stary katalog, całkiem w innym temacie, ale coś takiego, tak to może wyglądać, książka A4, ładnie wydane, żeby naprawdę przedstawić wszelkim ludziom, z którymi współpracujemy, że istniejemy. Razem działamy i w nas jest moc, moc Ducha Świętego, ale też moc takiego konkretnego działania. To tylko książka, ale potężniejsze narzędzie prawdopodobnie jest baza online, bo te wszystkie dane, które zbieramy, będą do przeszukiwania, będą filtry, jeśli ktoś potrzebuje w danym regionie organizacji o danym profilu, czy ja we Wrocławiu szukam ludzi, którzy zajmują się bezdomnymi na przykład, albo w Lublinie chcę zobaczyć projekt, gdzie się rozdaje żywność. Filtrujemy i od razu mam nadzieję, że organizacje się pojawiają. I po to jest ta baza online'owa i do tego jeszcze chcemy zachęcić, żebyśmy napisali więcej. Czego tak naprawdę potrzebujemy? Czym możemy budować dodatkowe relacje? To nie są rzeczy do publikacji w tej księdze, ale to jest właśnie dodatkowe, takie jeszcze potężniejsze narzędzie, bo chcemy stworzyć właśnie taki rynek wspólnego działania. Co mamy do oferowania i jakie mamy potrzeby? I te potrzeby i te możliwości na pewno gdzieś się spotykają. I właśnie nam zależy na tym, żeby organizacje z różnych miast, z różnych regionów ze sobą współpracują, bo te przekierowania są. Każdy, który działa w takiej organizacji, w takiej fundacji, w takim projekcie, wie, że są pytania. Pytanie z innych miast, pytanie od innych ludzi, z innych zborów, z innych rodzin, gdzieś tam w kraju. I chcemy przekierować do ludzi, o których wiemy, że też działają pięknie na chwałę Bożą. Zachęcam wszystkich. Wpisy są otwarte, działamy do połowy listopada. Zachęcam, wpiszcie się śmiało, szukamy wszystkich. Dziękuję bardzo.